Józef Teofiluk. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dzień dobry. Najpierw przeczytam, sprawdzimy, prawda, wszystko i porozmawiamy sobie. Józef Teofiluk, 67 lat, mieszka w Warszawie, ukończył technikum mechaniczne, pracuje od 16 roku życia i trudno zliczyć zawody, jakie wykonywał. Był między innymi frezerem, tokarzem, cieślą, hydraulikiem, murarzem, spawaczem. Ciężki wypadek całkowicie odmienił jego życie. Zaraz o tej odmianie sobie porozmawiamy. Pan Józef został aktorem, występuje w amatorskim teatrze. Statystuje w filmach, teledyskach i reklamach, kocha naturę, wolny czas spędza na działce, nawet na balkonie ma dwa domki lęgowe dla ptaków. To się wszystko zgadza. Porozmawiajmy jeszcze o pana życiu, bo te zawody tutaj wymieniliśmy mnóstwo ich, no i nagle to się zmienia w aktorstwo. Tak się stało, niestety, paluchy miałem obcięte. Tak, wszystkie. Wypadek. Tak, wypadek. I wypadek spowodował, że musiał się pan zająć czymś innym? Tak, przyszyte, prawda, nie tylko tyle mam ruch. Więcej nie da się zgonić. Coś trzeba dalej robić. No i na przykład można zostać aktorem, tak, w takiej sytuacji? No, można. Panie Józefie, a to, co pan przygotował na dzisiaj, co pan zaprezentuje, to jest też próbka jakaś aktorska? Nie, to jest felieton Wiecha Piecheckiego. Proszę bardzo, klasyka rozrywki. Tak. Taki warsiawski trzeba warsiawski, by było nawet tak powiedzieć. Warsiawski, oczywiście. Humor. No to szanowni państwo, scena zostaje do dyspozycji pana Józefa. Państwo mają go przed sobą i mogą się nim cieszyć. Józef Teofiluk. Im bardziej poznaję ludzi, tym więcej kocham psy, a zwłaszcza cwajnosy, powiedział pan Moczurski. Niestety jednak obecność wiernego zwierzęcia na klatce schodowej stała się kością niezgody sąsiedzkiej i sprawę musiał rozstrzygnąć sąd grodzki. Na rozprawie pan Schwarzman wielkim głosem domagał się usunięcia niebezpiecznej przeszkody sieni. Trzy miesiące, jak ten pies idzie leżeć na słomiance, ja zupełnie nie żyję i nie wiem, czy ten dom jest mój, czy temu psa. On się rozbija po sieni, jak sam gospodarz. A ja przy niego jestem po prostu mały kotek. Ja wyglądam przez dziurkę. Ja skakam jak wariat po schodach. Ja się cieszę, że on akurat je i ma apetytu. Ale z powodu ja też chcę trochę żyć. Proszę bardzo, żeby on się wyprowadził. Wysoka eksmisjo! Zaczął swoje przemówienie pan Moczulski. Konstytucja jest od tego, żeby każdy jeden obywatel miał prawo w domu trzymać takie stworzenie, jakie lubi. Jeden chowa złote rybki, drugi ma życzenie, żeby cholera wiewiórka cały dzień mu w klatce skikała. Inny znowuż zadowolniony jest, kiedy kanarek drze się jak powietrze. Ja obóstwiam psy. Piesek mój to łagodniak, jest takich mało. Mordę ma faktycznie wredne, ale serce dobre i taką smykałkę, że uszkodzić może tylko drania, co się do moich drzwi podsuwa. Pana gospodarza szanuje i nigdy nie zaszepi. A że czasem jakiego starozakonnego postraszy i trochę po schodach przegoni, to tylko z nudów i przez samo poczucie humoru. Sąd, wysłuchawszy tego wywodu, orzekł, że pan Moczulski winien zobowiązać się, że będzie trzymał psa w mieszkaniu. W przeciwnym razie wraz z nim zostanie wyeksmitowany. Józef Teofiluk.
Słuchajcie, a ja mam dla was taką propozycję, teraz takiego błyskawicznego zadania aktorskiego. Tam jest taki fragment, niech pan przypomni, panie Józefie, coś o wiewiórce, która skika tam gdzieś w tym. Żeby wiewiórka cały dzień mu w klatce skikała. Czy ja mogę państwa poprosić, żeby państwo zainscenizowali wiewiórkę skikającą? Wiewiórkę? A zainscenizujesz klatkę? O właśnie. Proszę bardzo. No to ja mogę cały dzień z panem. No i jeszcze pan Józef. Skikać. Jakie dwie wiewióreczki, taką... naprawdę. Bardzo wam ale dziękuję. Ale wyzwanie za zostało przyjęte. Ja pana za chwilę porwę i my sobie na backstage'u poćwiczymy i to skikanie. Tam jeszcze był kotek, nie? Kotek. Oczywiście. Co ten kotek robił? No miał. Biegał za wiewiórką w klatce. Bardzo dziękujemy. Józef Teofiluk, dziękujemy bardzo. Ja jeszcze z panem pójdę i sobie troszeczkę poskaczę. Co tam o to?